Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Premierze, w czerwcu 2012 roku ustanowiliśmy Wysokiej Izbie ustawę, która jest narzędziem do pomagania i ona sobie daje radę. Myśmy około 600 milionów złotych wypłacili podwykonawcom firm, które miały kłopoty na autostradach. I wiem, że w Sejmie jest projekt, który autorstwa Urzędu Zamówień Publicznych, który tę sprawę jeszcze doprecyzowuje. Natomiast dzisiaj mamy propozycję ze strony PiS-u, aby urzędy skarbowe decydowały o tym w wolnym obiegu gospodarczym, czy zysk w fakturach, bo to by się do tego sprowadzało, jest naliczony odpowiednio, czy ceny materiałów budowlanych są naliczone odpowiednio i urzędnicy skarbowi mieliby podejmować takie decyzje w wolnym obrocie gospodarczym. No szanowni państwo, albo system, albo nie. Absolutnie antysystemowa ustawa.